Drodzy Państwo, jesteśmy już po raz kolejny w Bolesławcu. Gościmy pana Krystiana Wodnioka. Bardzo nam jest miło. Portrety, martwą naturę, przewagę pejzaży. Ja chciałem też powiedzieć, że pan Krystian Wodniok jest autorem obrazu, który znajduje się u nas w Bolesławcu w kościele przy Placu Zamkowym. Jego pracę znaleźć można w prywatnych kolekcjach w Niemczech, Francji, Szwajcarii, Belgii, Holandii, właściwie we wszystkich krajach Europy, ale także w Izraelu, USA, w Australii. A w 1996 roku w Rzymie obraz pana Krystiana otrzymał papież Jan Paweł II. Chciałbym tylko poprosić pana prezydenta jako gospodarza naszego tutaj miasta o krótką przemowę. Dzień dobry Państwu, to właściwie dobry wieczór, ten piękny zimowy, zresztą wieczór przedweekendowy. Cieszę się, że jesteśmy razem i że możemy dzisiaj powitać po raz kolejny wspaniałego artystę. Ja przyznam się, że nawet nie wiedziałem, bo ten kościół, o którym tutaj mówił przedmówca, to jest mój parafialny i dowiedziałem się, że trzy obrazy: Święta Maria de Matias, tak? Faustyna Kowalska i papież Jan Paweł II, trzy obrazy w moim kościele, to są malowane ręką pana i jeszcze do tego wszystkie ja zauważyłem, kojarzę i kojarzę je dobrze. Natomiast cieszymy się bardzo z tego, że ta wystawa dochodzi do skutku. Dziękuję wszystkim organizatorom i nie chcę przedłużać, życząc Państwu miłego oglądania. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich gości. Także teraz to trudniejsza część dla mnie, bo łatwiej namalować niż cokolwiek teraz mogę powiedzieć. Ale przede wszystkim chciałem podziękować tutaj pani dyrektor ośrodka, która mnie zaprosiła na tą kolejną wystawę i za przybycie tutaj władz miasta właśnie i umożliwienie mi tej prezentacji znowuż kolejny raz u Państwa po 5 latach. Bo przyznam, że mam szczególny sentyment do Bolesławca. Nic, to chyba wszystko. Serdecznie jeszcze raz dziękuję za zaproszenie tutaj i chciałem też podziękować panu Darkowi Filistyńskiemu, bo znamy się od paru lat, jakby on zapoznał mnie z tym miastem. Drodzy Państwo, zanim zaproszę Państwa do obejrzenia naszej wystawy tutaj dzisiejszej, prosiłbym jeszcze pana Dariusza Filistyńskiego o zabranie głosu, bo już tak, panie Dariuszu, można prosić? Dobry wieczór Państwu. Ja chciałem podziękować też pani dyrektor za tą wystawę, że pozytywnie odpowiedziała na zaproszenie naszego artysty. Chciałem tylko powiedzieć, że ta znajomość już 20 lat trwa, prawie. Poznaliśmy się na Jasnej Górze, na pielgrzymce. Zauroczyły mnie obrazy, bo najpierw zobaczyłem obraz pana Krystiana, naszego wspólnego kolegi. I tak pokrótce jakby powiedzieć, jest to tak wspaniała twórczość, którą wszyscy odkrywamy na nowo. Powiem tylko tyle, że mam kilka obrazów. Jeden z Krakowa, z panoramą na Wawel, jest tak wspaniały, jak wszystkie inne, że jak byliśmy z żoną 11 listopada w Krakowie i wróciliśmy i stanęliśmy pod tym obrazem i mówimy: zobacz, dalej jesteśmy w Krakowie. Takich wrażeń Państwu życzę. To są piękne pejzaże, to są klimaty pana Krystiana, bardzo wrażliwego artysty. Dziękuję bardzo. Państwu zapraszam do obejrzenia wystawy i do poczęstunku.